Witam serdecznie. Tak tytułem wstępu. Chciałbym, żeby to wystąpienie miało troszeczkę bardziej charakter psychologiczny niż filozoficzny. Oczywiście w tytule jakby jest zawarta informacja na temat myśli filozofów, która miała okazję się wydostać na przestrzeni wieków, ale chciałbym to jedynie zaznaczyć tylko, że owi filozofowie tak akurat, a nie inaczej mogli postrzegać kobiety, ciało kobiety, czy też seksualność. Tak? Nie chciałbym też takiej niepotrzebnej dyskusji polegającej na osądzaniu, czy dany filozof rzeczywiście tak powiedział, czy nie powiedział, bo to nie ma najmniejszego znaczenia dla tego wystąpienia. Okej. Okay. Kobieca seksualność na przestrzeni wieków. No to zacznijmy od starożytnego Rzymu. Nie wiem, czy drodzy Państwo wiecie, prostytucja jest najstarszym zawodem świata, tak jak się potocznie mówi. Tak? Była od początku, prawdopodobnie będzie jeszcze bardzo długo. W starożytnym Rzymie był to zawód. Był to zawód, który no nie do końca był taki napiętnowany jak dzisiaj. Uważano nawet, że można na tym dobrze zarobić i że wcale nie jest to takie nieetyczne. Podobno, tego nie wiem, nie potwierdziłem tej informacji, żeby odróżnić kobietę, która trudni się zawodem prostytutki od kobiety, która jest normalną, tak, a idzie sobie akurat przez miasto, to kobiety, które uprawiały prostytucję, nosiły szpilki. Przetrwało to do tej pory. Oprócz tego no, zdarzały się też sytuacje, gdzie na takim zawodzie kobiet można by się było wyżyć. Mężczyzna, który przychodził z wojny i no, nie zabił nikogo, a był zdenerwowany, no to nie chciał krzywdzić własnej żony, no to idziemy sobie wiadomo gdzie i tam robimy wiadomo co. Na jednym z... Ja myślę, że wiesz, nie muszę ci tłumaczyć. Na jednym z ocalałych graffiti w Pompejach, jak widzimy, niejaki Harpokrates podzielił się faktem, iż został doskonale obsłużony przez pewną kobietę za jedynie denara. Czyli to jakby z tego dziedzictwa kulturowego przetrwało do dzisiaj. Więc wiemy, że na pewno było tak, a nie inaczej. No i później troszeczkę skaczemy sobie święty Paweł i święty Odo. Ja nie będę czytał tego, to Państwo chcecie to sobie, proszę bardzo, oczywiście zaznaczyć. Pojawiają się w tekstach przeróżne informacje. Tak? Znalazłem informację, że ów święty Paweł był bardzo jakby przeciwny wszelkiemu obrazowi kobiecości, kobiet i tak dalej, że nawet można powiedzieć, jako mocno krytykował kobiety i cielesność, używając słów dość mocnych. Takich jak na przykład ta głupia kobieta, czy te nieczyste kobiety. Ale jak później się okazywało, w innych z kolei tekstach i różnych tłumaczeniach, nie do końca miał na myśli kobietę jako ogół, tylko pewne kobiety, które zwodziły mężczyzn, które powodowały, że mężczyzna na przykład nie myśli w taki racjonalny sposób, jak powinien, czyli przeciwko Bogu. Według Pawła kobieta była dobrym materiałem na założenie zeniofiary. Na złożenie zeniofiary. No okej, okay. Ale żeby nie było, to pierwsza sprawa jeszcze. Święty Paweł i jego listy, wiele z argumentów świadczy o tym, że wiele z tych listów było przekłamanych. To znaczy, na pewno część jego uczniów sobie swoje tam dodała na jakiejś przestrzeni wieków, to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Że jest bodajże pewność co do 7 listów, z 13 chyba, że rzeczywiście były one sporządzone ręką świętego Pawła, co do reszty już nie do końca. Ale drogie panie, nie jest tak źle. W oczach świętego Pawła jeszcze macie szansę, możecie być zbawione, bo rodzicie dzieci. To jest coś, co on uważał za absolutnie najważniejsze z punktu widzenia chrześcijanina, tak? No i oczywiście później była cała masa innych świętych, tak? Czy to był święty Hieronim, czy święty Tomasz z Akwinu, czy święty Augustyn. Kobieta ma się do mężczyzny tak, jak rzecz niedoskonała i ułomna. Czyli takie bardzo ortodoksyjne kwestie, które gdzieś tam się w początkach chrześcijaństwa krzewiły. No ale też jeszcze, jeżeli wracając do świętego Pawła, no, nie należy też zapomnieć o przecież bardzo popularnym cytacie, który jest mu przypisywany na temat miłości. Miłość, tak? Nie szuka poklasku. Nie zazdrości, więc tu jakby też pokazuje święty Paweł, że nie jest tak do końca stronniczy. Ludowa mądrość powiada, iż baba to stworzenie Boże, więc powinno stać w oborze.
Okej. Okay. Lecz ze względu na kształt, widzicie, rozumiecie, chłop je zabrał do chałupy. No, okej. Okay. Tu już troszeczkę później wchodzimy bardziej w średniowiecze. No i później kolejny etap jakby w tworzeniu się, może i stereotypu kobiecości i cielesności kobiety w kościele. No i tutaj troszeczkę się mierzymy z mizoginią w jednym jakby aspekcie. Oczywiście to też wszystko trzeba brać z dystansem. No, wiemy, że kobiety w tym momencie nie mogą być zakonnikami. Tak? No, zakonnice oczywiście, tak, ale nie mają możliwości zostać tak jak mężczyzna. Takich dwóch nie mogą być księdzem, jak w przypadku mężczyzny. Podobno papież Franciszek ekskomunikował jednego księdza, który popierał kapłaństwo kobiet. Jest tutaj poniżej podany link do tego źródła. Można sobie go skopiować później ewentualnie i przeczytać. Panuje taki zabobon, że jeżeli kobieta, która kobietę jakby z tego dawnego okresu uważana jako nieczystą ze względu na miesiączkę, na krwawienia i tak dalej, więc ten jakby zabobon został przeniesiony do kościoła i jakby obawiano się, że, żeby kobiety nie wpuścić do kościoła, ponieważ ona może swoją krwią, oczywiście w cudzysłowie, zabrudzić ołtarz, zabrudzić chrześcijaństwo jakby, tak, splamić je. No i niektórzy autorzy twierdzą, że taki zabobon przetrwał do tej pory, że to jest przyczyną, dlaczego kobiety nie mogą być księżmi. Nie wiem, nie wiem, czy tak jest, znalazłem tylko jednostronną informację. Marquis de Sade. No, na pewno ktoś z Państwa, przynajmniej kilka osób kojarzy pana. Marquis de Sade, czyli papierowe porno, to był jeden z pierwszych bardzo odważnych ludzi, który zaczął opisywać stosunki seksualne w taki bardzo perfidny, pruderyjny, bezpruderyjny sposób. On się z tym nie bawił tak naprawdę, tylko od razu jechał po całości, tak żeby wszystkich zszokować. No a czasy purytańskie, gdzie jakby no, samo słowo seks, czy jakkolwiek zwane, dotyczące jakiejś tam uprzedmiotowości cielesnej już było zakazane, a tu gość wychodzi i to jest taki miły jeszcze cytat. Uciekajcie przed miłością, szukajcie rozkoszy, na drodze życia spotkacie tylko różne, same piękne kwiaty, zapowiedzi szczęścia. Taka troszeczkę hedonistyczna wersja, która jakby też pokazuje, odzwierciedla może i po części jego osobowość. Czyli tak, nie angażuj się, wolny seks, tak jak dzisiaj seks turystyka, wszędzie, tak, jest ok. Lecimy dalej, związki w sumie się nie liczą, bo to nie ma sensu, bo są zagrożenia. No i później pisze 120 dni Sodomy. To jest jedynie fragment, więc jakby proszę sobie zwrócić uwagę, mógłbym go przeczytać, ale może nie wszyscy z Państwa są w stanie przetworzyć jakby tak kontrowersyjne słowa, dlatego też daruję sobie czytanie, więc proszę sobie zrobić to we własnym zakresie. No, już widzę, że chwytacie. Więc to było coś takiego właśnie. To było tak, że tak powiem dzisiejszym kolokwialnym językiem, hardkorowego. No i ludzie, którzy żyli w takich purytańskich czasach, którzy, no wiadomo, Chrystus, chrystianizacja i w ogóle nic innego, nagle gość dostaje pismo, w którym się pisze o wytrysku, tak? W którym pisze tutaj o jakiejś, nie wiem, o brandzowaniu szpary, tak? No sorry, nie, ale każdy król to wtedy miał niezłe halo, tak? O Jezu, o czym on w ogóle pisze, nie? Na szubienicę go, trzeba go ten, nie? Zamykali go gdzieś tam podobno nawet przez to, co on pisał. Przecież on diabłem musiał być i tak dalej. Więc zobaczcie Państwo, jak to wszystko się zmieniało, jak oni bardzo, jak seksualność kobieca wyszła jakby z tego cienia i z tego oporu takiego, który był przez tyle lat przecież pokazywany. 1907 rok, to taki pierwszy przełom. Tu się pojawiają czasopisma Ster i Kobieta. I w tych czasopismach już kobiety o tym piszą, to już fajnie, że w ogóle mogą coś pisać. I miałem kilka cytatów, ale kilka razy tą prezentację musiałem robić i mi gdzieś poginęły, więc już sobie darowałem wklejanie i szukanie. Mniej więcej chodziło o to, że one podkreślały znaczenie kobiecości, kobiet jako kobiety seksualnej, kobiet jako nie tylko matki i żony służącej swego męża, ale kobiety czującej, kobiety takie już seksapilem, tak? Czyli kobiety, która ma swoje pragnienia. I te pragnienia wcale nie są takie złe i one wcale nie są jakieś ułomne tak naprawdę, jak wielu ludzi do tamtej pory to uważało.
Jeszcze wcześniej Freud oczywiście był, który też bardzo dużą uwagę zwrócił na seksualność człowieka. W zasadzie Freudowi to wszystko się z seksem kojarzyło. Nieważne, co by wam się przyśniło, to na pewno ma jakieś podłoże seksualne. Jak pacjenci przychodzili i mówili mu, że śnił się jakiś tam wielki pokój, to pochwa ci się śniła, twojej matki jeszcze w ogóle, żeby było śmieszniej, nie? Tak było. Oczywiście jego poglądy teraz są traktowane z przymrużeniem oka, za wyjątkiem oczywiście podświadomości. On wniósł ogromny wpływ do psychologii, odkrywając przed nami tą tajemnicę podświadomości człowieka, więc to jest, on jest absolutnie szapoba i tak dalej. No i potem lata 50. Szanowny pan Kinsey, bardzo taki sympatyczny taki, no nie? Taki się, jak się na niego patrzy, taki żartownik troszeczkę. Wynik badań na temat seksualności ludzi przeprowadzony przez Alfreda Kinseya, przedstawiony w dwóch książkach, których tytuły tutaj państwo macie. Moi drodzy państwo, taka moja opinia, to był niezły przekręt ogólnie. A dlaczego? Kinsey na początku postawił śmiałą, to może nie do końca przekręt, ale na pewno nie było to w pełni uczciwie przeprowadzone badanie. Zresztą było ono wielokrotnie krytykowane. Postanowił zadać Amerykanom pytania, tak, czy oczywiście Ameryka jeszcze purytańska, tak, gdzie oczywiście mąż, żona, dziecko, kościół, czy tam świętość i tak dalej. Postanowił zadać Amerykanom pytanie, czy na przykład zdradzają swoich partnerów, czy kobiety sypiają z innymi mężczyznami, czy mężowie chodzą w jakieś inne kobiece ramiona niż powinni. Wyniki okazały się straszne, ponieważ 90% Amerykanów zdradza, więc jakby to taka zgroza. No ale później, jak weryfikowano jego badania, no to w większości przypadków to byli więźniowie, więc pytanie jest ciekawe, z kim więzień mógł zdradzać swoich partnerów, jak był zamknięty przez tyle lat. No, homoseksualistów też analizował, także okej, nie wnikam, może tak też tam było. Jeszcze całą tych studentów oczywiście też, tak, ludzi tam na różnym poziomie, wyższym, niższym, społecznym też. Więc później, bodajże jeden z jego profesorów chyba rok później, to przez 12 miesięcy kasował wszystkie te surowe wyniki dotyczące właśnie, kiedy on pytał się tych właśnie więźniów i homoseksualistów na temat ich preferencji seksualnych. Ale co ciekawe, pomimo tego, że wywalili jakby te wszystkie kontrowersyjne, surowe wyniki, to co zostało i tak pokazało to samo, że Amerykanie i Amerykanki są bardzo mocno niezaspokojeni seksualnie. I co jest tego przyczyną? No więc wtedy, co się mogło pojawić? No pojawiły się pewne sprytne kobiety, które miały taką tendencję do bardziej może feministycznego spojrzenia na swoją naturę. No i stwierdziły, że zaraz. Jeżeli gość mi mówi, że my jesteśmy niezaspokojeni seksualnie, to jest to wina mężczyzn. To wasza wina, to wy nas nie zaspokajacie seksualnie. Później Kinsey opublikuje następny materiał badawczy. Mówi, że za orgazm odpowiedzialna jest tylko i wyłącznie mechtaczka, a nie pochwa. Mówi nawet dalej, że pochwa jest nieunerwiona. Dzisiaj wiemy, że to jest bzdura totalna. No ale feministkom się to spodobało, jak to łechtaczka, to ja mogę sama, super, tak, to ja już nie potrzebuję męża tak naprawdę w tym wypadku. No ale wiadomo, nie ma męża, no sama, no, palce mogą nie wystarczyć, więc trzeba zrobić coś innego. Dlatego feministki wymyśliły wibratory, proszę państwa. To one jako pierwsze otworzyły sieci sklepów typu sex shop. To one to zaprogramowały, zaprojektowały. Gdzieś tam czytałem dalej, że podobno była jakaś cicha umowa pomiędzy Kinseyem, a właśnie niektórymi tam z tych pani przedstawicielek tej jakby takiej grupy społecznej. No, w wyniku jakby tego porozumienia, nie wiem na 100%, ale jakby może tą plotkę bym przytoczył, że Kinsey miał właśnie się zgodzić na to, żeby stwierdzić, że jednak orgazm pochodzi z łechtaczki, a nie pochodzi z penetracji, co oczywiście traktowałoby mężczyznę jako niepotrzebnego w danym momencie, no, teoretycznie, tak? Więc te feministki, które tak właśnie uważały, a z jakich przyczyn one tak uważały, to już nie wnikam, stwierdziły, że tak jest lepiej dla nich. No okej, dobrze, niech będzie. No i później pojawia się lata 70, 80, już 90, pojawia się coś, co mnie bardzo zaskoczyło, mianowicie Karol Wojtyła o orgazmie.
Nie wiedziałem, nie miałem zielonego pojęcia, dopiero Adam mnie uświadomił, dzięki, kapitalny tekst w ogóle jest, naprawdę nie przypuszczałem, że nasz Ojciec Święty był w stanie tak dojrzale i tak mądrze pisać na temat orgazmu, nie tylko z perspektywy etyka czy religii, ale z perspektywy nawet seksuologa. Pierwszą taką najważniejszą rzecz, która pojawia się właśnie w tym, która pojawia się właśnie tutaj mi coś wyskoczyło, ale chyba sobie poradzę. W piśmie o orgazmie króla Wojtyły jest zaznaczenie pewnej liniowości. To znaczy, seksuolodzy wyraźnie mówią, i już od dawna jakoś to wiemy, że rozkład pobudzenia seksualnego u mężczyzn i u kobiet jest różny. Kobieta potrzebuje więcej, mężczyzna idzie szybciej. Dzieje się tak z różnych powodów, między innymi biologicznych. Proszę sobie wyobrazić, że żeński narząd, łechtaczka, oczywiście homologiczny do naszego penisa, ma 8 tysięcy zakończeń nerwowych, 8 tysięcy, a my mamy tylko 400. No bijecie nas na głowę tak naprawdę. Więc żeby, że tak powiem kolokwialnie, ruszyć te 800 zakończeń nerwowych, to nie wystarczy szybki ruch, tylko trzeba zastosować odpowiednią stymulację, która musi być rozłożona w czasie. Dlatego ta liniowość jest u kobiet inna niż u mężczyzn. I tutaj dalej Karol Wojtyła pisze o równowadze etycznej. Jeżeli mężczyzna zdaje sobie z tego sprawę, kocha kobietę i chce dać jej szczęście, jakby tego szczęścia nie nazywał, to musi wiedzieć o tym właśnie, że kobieta potrzebuje większego zainteresowania. A jeżeli on tego zainteresowania nie da i oczekuje tylko i wyłącznie własnego zadowolenia od tak po prostu, to znaczy, że jest nieetyczny jakby w postępowaniu seksualnym, tak? W postępowaniu jakby w konsumpcji, tak? Związku. Dlatego też kobieta w wypadku kontaktu z takim mężczyzną, tak? Który jakby no, nie odzwierciedla tej zasady w taki sposób, jak powinien, może czuć się pokrzywdzona. Może czuć się, oczywiście niezaspokojona, to już w ogóle nie mówimy o tym, ale może czuć się też niedowartościowana, nie tylko od strony seksualnej, ale także i fizyczno-emocjonalnej. Dlaczego on chce tylko, a nie chce mnie tak naprawdę? Dlaczego on mnie nie potrafi uszanować tak, jak ja szanuję jego? Dlaczego on nie daje mi takiego zaangażowania, jak ja chcę dać jemu, albo takiego, jak ja potrzebuję? I to rodzi różnego rodzaju napięcia. Te napięcia mogą się oczywiście przekładać na związek późniejszy, tak? A mogą się przekładać na sferę, oczywiście nie tylko seksualną, tak? Ale nawet na życie w pracy, na życie codzienne, tak? Brak rozładowania seksualnego. Dzisiaj na szczęście to już nie jest tabu. Kiedyś o tym się nie mówiło, teraz już można o tym mówić swobodnie. Kiedyś, lata, nie wiem, jeszcze, nie wiem, 80, tak, jeżeli kobieta by powiedziała, że ona się czuje nierozładowana seksualnie, no to by ją w ogóle po prostu zakłady pracy, to strasznie by było, tak. Natomiast dzisiaj już o tym wiemy, że rzeczywiście może tak być, tak, że rzeczywiście ta seksualność ma tak wielki wpływ na naszą psychikę i na nasze relacje. To jest taki żart. Kobiecy orgazm ma 5 form. Relaksacyjna, uległa. Tak, tak, tak. Geograficzna, tu. Religijna, o mój Boże. I kryminalna, zabiję cię, jak teraz przestaniesz. Później Deborah Sundhal. Fajna kobitka. Poszła ostro o orgazm. Ona żyje cały czas. Mało tego, że żyje, to bardzo intensywnie działa w takich stowarzyszeniach poszukujących punktu G. Szkoli kobiety w poszukiwaniu punktu G. Chciałbym się załapać, ale nie daję rady, bo to mężczyzną nie wolno tam podobno wchodzić. Szkoda. I tak daleko do Ameryki jechać, to żeby punkt G zobaczyć, to wiadomo, trochę daleko. 3 rodzaje orgazmu, ona mówi. Łechtaczkowy, maciczny i mieszany. Kiedy kobiety zaczęły się dowiadywać o tym, jak jest tak naprawdę, jak ich ciało reaguje na różne sytuacje, zaczęły się zastanawiać, dlaczego na przykład jedna mówi, że było jej tak fajnie, a druga, że tak wiesz, tak trochę, nie, tak nie bardzo mu się chciało, ale no te. No i później, dlaczego? Jedna mówi, kurczę, przecież on jest takim wspaniałym kochankiem, tak? No a akurat, że koleżanki wiadomo różnie mają, to ta sobie też tego kochanka i chłopaka pożyczyła, no i tak już nie było tak fajnie, nie? No i później jest rzeczywiście problem, już tam pomijam zdrady i tak dalej, ale różnice w przeżywaniu tej sytuacji tak wybitnie emocjonalnej i tak naprawdę bardzo pięknej. Dzieje się tak dlatego, bo tutaj jeszcze nie mam na tym slajdzie o tej ejakulacji kobiecej, z tego względu, że mi gdzieś tam to wyciekło.
bo nie zdążyłem tego wkleić, ale, ale rzeczywiście jest to też bardzo ciekawa rzecz. Kobiety również mają ejakulat, również mają ejakulację. Jest to nazwane kobiecym wytryskiem. Wiele kobiet tego nie wie, nie zdają sobie sprawy z tego, co się w danym momencie dzieje. Większość, bo podobno aż 98%, tak Debora mówi, kobiet w trakcie przeżywania seksualnego, które uznaje, że ma parcie na jest przekonany, że ma parcie na pęcherz w danym momencie. Natomiast to nie jest parcie na pęcherz, tylko to jest właśnie ejakulat, który gromadzi się w ciałach jamistych. A większość, jest podobno tylko 2% populacji, czy 3% populacji kobiet na świecie, która jest w stanie oddać mocz podczas stosunku seksualnego. Wreszcie to jest absolutnie niemożliwe. No i teraz, jeżeli kobieta myśli, że w danym momencie jej się chce do toalety, to jest problem, bo ona się zaczyna spinać. Więc jeżeli już było fajnie, ekstra, tak, a za chwilę znowu, nie, i poczekaj sekundę, wracam, tak. I myśli, że oddaje mocz, a tak naprawdę to idzie ejakulat w tym wypadku. To nie będzie mocz na tak jak mówię, na 98%. No, kobietą nie jestem, Debora tak twierdzi, tak? Więc później jakby kobiety zaczęły się dalej zastanawiać. Dobra, ejakulacja jest, no ale co z tym punktem? Jest, czego nie ma? Pierwszy to był Grafenberg, który opisał to jako bardzo silnie reagujący erotogennie punkt, miejsce w ścianie pochwy kobiety, który ma doprowadzić do bardzo silnej stymulacji nerwu miedniczego, co za tym idzie, ma doprowadzić do kobietę do szczytowania. Są trzy rodzaje punktów, tak? Niektóre panie mówią, no nie mam. A szukałaś? Nie mam. Trzy rodzaje. Jeden jest przedni, potem jest środkowy i tylny, tak? Wielki podział, tak? No ale rzeczywiście, jeżeli ten przedni, mówimy o tym przednim, to przy ujściu cewki moczowej jego główka jest większa, tak? On się objawia jako taka chropowata tkanka gąbczasta, jamisto-gąbczasta. A jeżeli jest pośrodkowy, to będzie głębiej w kanale pochwy, albo już w ogóle będzie na samym końcu, praktycznie przy macicy, to wtedy mamy ten typ tylny, jeszcze jest typ szczątkowy. To rzeczywiście kobiety niektóre mają jednak anatomicznie słabiej wykształcone, więc rzeczywiście mogą być przekonane o tym, że nie mają takiego punktu, bądź nigdy go tak naprawdę nie znalazły. No i ta pani Debora, ona naprawdę organizuje seminaria, z kursy i seminaria z poszukiwania punktów G, gdzie kobiety przychodzą, dostają lusterka od niej, wszystkie się kładą wygodnie na jakichś tam matach i wspólnie obserwując swoje narządy, próbują znaleźć swój ten wymarzony jedyny punkt G. Troszeczkę jeszcze o anatomii. Orgazm męski i kobiecy to są dwa różne światy. Zdecydowanie dwa różne światy. Już sama jakby anatomia pokazuje, że rzeczywiście jest ta różnica dosyć duża. U kobiet nerw miedniczy, nerw sromowy są w to zaangażowane bardzo intensywnie. I te nerwy łączą się między innymi z nerwem błędnym, 10. nerwem czaszkowym, który to jest odpowiedzialny za między innymi kontrolę krtani. Czyli w trakcie niekiedy dużego, silnego uniesienia, kiedy ten nerw błędny jest bardzo mocno pobudzony, dochodzi do bezdechu w trakcie orgazmu, tak? U kobiet oczywiście. No, mężczyzn też może, ale to wiadomo. Ten bezdech nazywa się apnei, czyli tak, tak? Nie można w tym momencie złapać oddechu. Jest to właśnie wina silnej stymulacji nerwu błędnego. Mało tego, często wiele pań zaznacza jakby takie niekontrolowane ruchy języka w trakcie. To z kolei może być winą oddziaływania na nerw 12, czyli podjęzykowy, który również połączony jest tam z nerwem miedniczym. To jeżeli chodzi o anatomię, myślę, że możemy na tym poprzestać. Dalej, już tak kończę, no w zasadzie dzisiaj, tak, dzisiejsze czasy, jak to wygląda. No sami Państwo widzicie, jak wykorzystywana jest seksualność i seks, tak. Nawet sam fakt, że ja to teraz mówię, tak, no to wiadomo, tak, bo chodzi o jakąś tam fajną promocję, bo chcę, żeby to słuchano, bo to jest ciekawe. Jakbym tutaj zrobił, nie wiem, wykład na temat godowego okresu chomika bengalskiego, to przypuszczam, że byłyby może, nie wiem, z dwóch biologów, tak, jak nie więcej. Bo to się sprzedaje i to jest stety i niestety. Są tego i zagrożenia, i też oczywiście jakieś tam pozytywy większe, tak?
Z pozytywów to oczywiście uświadamianie, uświadamianie roli, uświadamianie tego kontaktu ludziom. To jest ok, ale jest też spora dawka nadużywania. Widzimy to, tak? Zagrożenia typu seks przedwczesny w gimnazjum, gry w słoneczko, czy jeszcze jakieś inne rzeczy, tak, gdzie dzieci się potem rodzą. Najmłodszy ojciec świata ma 13 lat, mieszka w Brytanii. Miałem też jego zdjęcie, ale to gdzieś tam mi poleciało. Dziecko wygląda, jakby miało dziecko. Taki naprawdę chłopczy, taki bidny, jakby wyszedł właśnie z sierocińca, no taki słabiutki jeszcze, tak? I co dalej? Ta seksualność dzisiaj jest przedmiotem niezłego przetargu. Widzimy, jak wy kobiety macie nad nami ogromną przewagę. Nawet sobie nie zdajecie, jak wielką. Nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak wielką. To, że niektóre panie mogą kiwać głowami, to i tak. Bo to wy władacie tak naprawdę mężczyznami, ponieważ, przepraszam, to zabrzmi źle, ale to nie ma w dźwięku pejoratywnego. Wydajecie. Ale to nie chodzi mi, tak jak mówię, o tą seksualność, tylko to, co wydajecie, to jest coś, na czym mężczyznom zależy najbardziej. I to nie chodzi tylko o seksualność, to chodzi o dotyk, o odczucie, o miłość, tak? O to wszystko, co czyni mężczyznę mężczyzną tak naprawdę, tak? Facet, który przychodzi, na przykład jak było w tych czasach starożytnego Rzymu, przyszedł z wojny, no nie ubił nikogo, głowy nie odciął żadnej, nie? Kurde, ale przyszła do niego, dotknęła go delikatnie, już było troszeczkę lepiej. Albo w drugą stronę, szedł na wojnę, bał się, tak? Walczył dla kobiety. Walczył, bo chciał, żeby ona przeżyła, bo chciał, żeby ona była szczęśliwa. I to była jedyna motywacja, oprócz tam ewentualnie jakiejś chrześcijańskiej i tak dalej, żeby przeżyć, tak? Żeby to zrobić dla kogoś, kogo się kocha. Często właśnie seksapil kobiet jest wykorzystywany, no tam już w reklamach, filmach, to wiadomo i tak dalej. Natomiast w różnym rodzaju negocjacji. Kobieta, która potrafi wykorzystać swój seksapil i zaznaczyć go w sposób bardzo taki elokwentny, a zarazem nie szorstki, tylko taki właśnie wyrafinowany, subtelny, jest w stanie odnieść o wiele, wiele większy sukces niż kobieta, która tego nie potrafi. Wojny największe były przez kobiety. To Helena, tak, i tamte jazdy z końmi, czy jak to tam się mówi. To jest następna kwestia. Kobieca siła, ktoś kiedyś, nie wiem, czy Woody Allen, czy ktoś powiedział, że tkwi między nogami, ale to nie jest tak do końca prawda. Kobieca siła tkwi w kobiecości, w tym, że to jest coś innego niż męskość, w tym, że można się dopasować do tego, że można żyć razem w takim niesamowicie mocnym, silnym, emocjonalnym związku. W czymś, co uświęca jakby jedną i drugą osobę, jeżeli jest w ramach pożądania i prawdziwej, czy jest, czy nie ma miłości, tak? Jeżeli wykracza poza granicę i wchodzi w jakimś ramy patologii, czyli parafilii i tak dalej, różnego rodzaju, to już nie jest nie ten temat, ale to już jest bardzo przykre wtedy. No i tak na zakończenie, to jest cytat mojego przyjaciela. Ogólnie to nie lubię rozmawiać o seksie, bo to jest coś, co trzeba robić, a nie gadać o tym. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. To wszystko, jeżeli chodzi o seks. To leci w życiu. Trochę sprostowania i trochę też tam parę rzeczy, które mi się nie spodobały, bo były przekręcone. Okay. To nawiążę też do tego Pawła. Trzeba. Dla mnie w ogóle ta pierwsza część, lepiej było, jakby z niej zrezygnował, bo to było straszne pomieszanie. A wiesz, że ten cały czas mi się to kasowało? To jakby takie przesłanie, że trzeba było z tego zrezygnować. Może, ale tylko tak w skrócie powiem, o co chodzi, bo w samej Ewangelii mam właśnie wywyższenie kobiet, gdzie mamy Marię, która jest przedstawiona w katolicyzmie. Marię, tak. Tak jak jest. Trzy kobiety, które przyszły pierwsze do grobu, które były świadkami, które było wtedy zdanie znaczyło wiele mniej niż świadectwo. Ale nie mówili o seksualności. Ale te cytaty, które podawałeś, bo mi Augustyn dawał tą pracę, z której korzystał, bo pani, która wam to pisała, ona odwołuje się do racjonalisty, racjonalista odwołuje się do, nie odwołuje się do niczego, ale znalazłem Deschera ten cytat i znalazłem tekst łaciński, na przykład świętego Odo przetłumaczył to znajomy, w ogóle to jest przekłamane niesamowicie. Ale o co chodzi? To jest możliwe. Żeby nie wchodzić już w jakieś tam szczegóły, to tylko co do kapłaństwa kobiet, to no właśnie, nie powiedział już tylko, że Kościół nie ma kompetencji wyświęcenia kobiet. To nie jest jego zdanie, tylko z uwagi na to, że Chrystus był mężczyzną, apostołowie byli mężczyznami, Kościół nie może zmienić tak tego, bo to nie są kompetencje Kościoła. Okay, nie dostał takiej władzy, papież nawet, prawda?
o to chodzi. Ale też odnośnie właśnie takiej, co było nieczystość... No, menstruacja, no bo to jest też troszeczkę takie właśnie... To się wierzę bardziej z judaizmu i rzeczywiście były takie praktyki, bo czytałem w historii Kościoła też w Polsce, one się wzięły w ogóle z pogaństwa i one zostały zaszczepione na... Znaczy, zostały jakby... zaczęli to ludzie praktykować po prostu ostracyzmem jakoś tam naznaczać kobiety, ale właśnie Kościół to zwalczał jakby, więc to nie odwrotnie, to nie Kościół to narzucał, tylko Kościół z tym walczył. I to się brało, ale faktem jest to, że takie wpływy, one istniały, szczególnie tam przez okres średniowiecza, ale wcześniej też. I to się wzięło z platonizmu, dlatego że platonizm mówi, że dusza jest ważniejsza, a ciało to jest to podłe, złe, to jest jakby drugi bóg materii. I to jest jakby źródło, bo najważniejsze, żeby źródło wskazać. Te wpływy przeniknęły do pewnych ludzi też, którzy byli w Kościele, ale no Kościół z tym walczył. Zresztą główna różnica, bo platonizm, ale czym manicheizm się wyróżnia, że w kontekście objawienia no mówimy o Bogu, który jest wcielony w ciało. Verbum caro factum est, to znaczy dosłownie, że stał się mięsem, nawet nie tyle ciałem, tylko mięsem. A manichejczycy z kolei odrzucali w ogóle nie tyle boskość Chrystusa, co to, że był człowiekiem, czyli to, że tak, był z ciała, dlatego że ta materia im przeszkadzała. I co ciekawe, święty Tomasz, jeśli chodzi o przyjemność cielesną, prawda, seks i te sprawy w małżeństwie, to mówił, że w raju była większa przyjemność. Seksualna? To znaczy przed grzechem większą przyjemność ludzie odczuwali ze współżycia, a nie mniejszą, albo że tego nie było. I święty Tomasz rozprawia się właśnie z tym przekonaniem, które uważa za heretyckie, że przed grzech, że grzech pierworodny to był seks po prostu. On mówi, nie, nieprawda, to jest naturalny sposób rozmnażania się człowieka, a przyjemność z tego, która jest przydana, jest celem samym sobie, była większa w momencie, kiedy ludzie byli, żyli w czystości na zasadzie ukierunkowania na siebie jako na osoby, a nie chęć używania. My to widzimy w przypadku narkomanów. Czym więcej ktoś ładuje w żyłę, tym mniej odczuwa przyjemności, a więcej negatywnych skutków, czy cokolwiek innego. Bo ktoś cukierki je, to zęby mu wypadają, dalej je zjada, ale już tej przyjemności z tego nie ma. Więc wydaje mi się, że no właśnie, takie uproszczenia były dosyć, no które tak, tak jak mówię. Mówienie o Darwinie na przykład, że mówi, że jesteśmy od małpy, że jesteśmy małpami. Ale to wtedy ten wykład musiałby trwać kilka dni. Tak, dlatego się zgadza. Co do Kinsey'a, no to tam też właśnie się mówiłeś o tym, że te badania były sfałszowane, że tam były... No były, ale mówisz, że tam zwróciłeś uwagę na to, że ileś wniosków było słusznych. Ja się z tym zgodzę, tylko chciałem zauważyć jedną rzecz, a właśnie powołam się w tym na Stanisława Lema, zresztą ateistę, który właśnie zwraca uwagę na ten problem w kontekście właśnie pornografii. Kinsey'a tam nawet chyba wymienia w filozofii przypadku swoim bezpośrednio, a mianowicie chodziło mu o to, że pewne rzeczy pozostają jakimś tabu, jeśli chodzi na przykład o jakieś parafilie, jakieś takie zboczenia ludzkie, jakieś inne rzeczy, czy nawet jeżeli nie idziemy tak daleko, to same rzeczy, które są społecznie nieakceptowalne i mówi, że to dobrze, że one pozostają tabu, dlatego że kultura musi mieć jakiś kierunek, a żeby był kierunek, trzeba odsiewać wartości i mówi taką ważną rzecz, że okej, takie rzeczy się zdarzają, ale gorzej jest, jeżeli na podstawie opisu jakieś zdarzeń, tak tutaj mówimy, takie rzeczy się dzieją, zaczynamy uznawać to za regułę postępowania i wdrażać w praktyce. To jest darwinizm społeczny. Darwin coś opisał, a mówimy, zróbmy to, prawda? To nie o to chodzi, to wynikało z tego. I to teraz jest właśnie bardzo poważne, to widać po to mechanizmach różnych tych streamerzy, tak? Nie? Dokładnie. Zróbmy to wszystko. Obronię jeszcze też trochę feministki, bo tam przypisałeś te feministki, które nie zajadł, tylko zrobię, że obronię w dziwny sposób. Znaczy, dzięki. W dziwny sposób, dlatego że są trzy fale feminizmu i pierwsza fala feminizmu miała niewiele wspólnego z drugą i z trzecią. Ty, o której mówiłeś, to pierwsza. Druga. To była druga? Pierwsza fala feminizmu to były feministki, które na przykład były przeciwko sufrażystom. Przeciwniczkami na przykład aborcji, bo chciały większej odpowiedzialności mężczyzn za to, co robią, czy żeby ponosili konsekwencje, a nie właśnie za taką wolnym seksem, wolna miłość, to te lata 60., 70., rewolucja seksualna i to jest Kinsey, druga fala feminizmu, obecnie mamy trzecią, która w ogóle ciężko powiedzieć, z czego szybki taki suplement, jakby książki nie napisał o orgazmie, bo tak mogło to zabrzmieć, książka jest Miłość i Odpowiedzialność. Oczywiście mówi też tutaj o takich sprawach. To jest ciekawe, bo mało kto o tym wie, polecam Miłość i Odpowiedzialność. Ale zwraca właśnie uwagę na to też, czego nie zaznaczyłeś być może, ale też nie było w tym artykule, co pisałem, że no właśnie, tam było takie użyte słowo, że ta przyjemność dla kobiety powinien mieć ją na względzie mężczyzna z uwagi na motyw altruistyczny. Tak. Ale to przyznaję, uciekło mi, bo chciałem o tym powiedzieć. Ale właśnie, to jasno z tego wynika, że nie szukać swojej przyjemności egoistycznej, ale też kobiety,
ale z drugiej strony też szerzej to... Tak, ale sam fakt tego określenia altruistycznego jest dość istotny. Ale ważna jest też jedna rzecz, że rozpatruję to pod kątem szerszym, bo to, co tak mówiłem, przemiałem takie wrażenie, może inni nie, ale że to było takie nastawienie bardziej na takie czysto fizjologiczne reakcje, czysto takie... Nie miałem tego zamiaru, żeby fizyczne, tak przekazać. Fizyczne, ale mam to, że mam czasu, a no właśnie Jan Paweł II zwraca uwagę tam... Na etykę oczywiście, że tak, nie? Relacja uti i frui. Tak, co też się wiąże z tym egoizmem. Oczywiście. Ale relacja osobowa, dar z siebie i odróżnia też, tak jak zresztą Kościół robił to od zawsze, pożądanie, czyli takie czysto nastawienie seksualne. Tu rzeczywiście tutaj się pojawiały krytyczne głosy, ale to tylko w kontekście właśnie pożądania tego seksu pozamałżeńskiego. Ale jeśli chodzi o małżeństwo i miłość, no to tak Pan Bóg to wymyślił, że się rozmnażamy, więc dodał tą przyjemność do tego, która jeszcze w raju była większa, więc to jest coś dobrego. Ale zwraca uwagę, że potrzebne są takie elementy tutaj też w relacji do kobiety, jak podziw i czułość, trochę przeciwstawieniu do tego pożądania. Na zasadzie, że widzę ją jako pełnię osoby. Nie tyle muszę skasować w swojej głowie pożądanie, bo mamy to, że kto patrzy pożądliwie na kobietę, dopuścił się grzechu. Jan Paweł II, właśnie Karol Wojtyła, mówi, ciekawie mówi, nie o to chodzi, żeby coś sobie blokować. Z perspektywy psychologii byłoby to niezdrowe. No, oczywiście, tak. Mówi, że problem polega na tym, że trzeba właśnie coś dodać rozumowi, że ja widzę fajną dziewczynę, atrakcyjną, ma super ciało, ale moja relacja osobowa do niej polega na tym, że nie usuwam tego, tylko dodaję do tego, że ona ma jakieś pragnienia, marzenia, jest osobą, ma jakąś historię, przeszłość, bóle, radości, smutki w życiu i tak dalej. Więc o to tylko chodzi, żeby nie sprowadzać człowieka do roli narzędzia zaspokajania przyjemności. To tyle ode mnie, nie wiem, czego chcesz się odnieść do tego. Nie, ja z całą rzeczą się zgadzam, rzeczywiście. Tak jak mówisz, panie, Lem, super, altruizm u Karola Wojtyły. Nie mam nic do dodania. Czy państwo macie jeszcze jakieś pytania? Następne pytanie zgłosił się w czasie Michał, więc oddam głos panu. Ja sobie usiądę w takim wypadku. Nie, usiądę. Co do tych początków, no to oczywiście ja z Adamem się zgadzam, znaczy należałoby tu zrobić po prostu głębszą krytykę źródeł, tak? I na pewno jednej rzeczy się nie da, ominąć. Jeśli przeczytasz jakby podejście chrześcijaństwa do kobiet na tle ówczesnej sytuacji kulturowej, to ono jest ewidentnie rewolucyjne. Ono jest ewidentnie rewolucyjne, jest chociażby rewolucyjne w jednej podstawowej rzeczy. Dla jakiegokolwiek rabina żydowskiego nie do pomyślenia w ogóle była taka sytuacja, że on mógłby mieć kobietę jako uczennicę. Zapomnij w ogóle. To oczywiście, na ile chrześcijaństwu udało się przełożyć pewne źródłowe idee na kulturę, to jest zupełnie inna bajka. To jest zupełnie inna bajka, tak? Dlatego, że to jest fenomen na dłuższą dyskusję, jak to się stało, że na przykład w XX wieku odkrywamy, czy nie wiem, chrześcijaństwo, przynajmniej w wydaniu rzymskokatolickim, przeżywa olbrzymią fascynację teologią ciała Jana Pawła II, mimo tego, że ono to ma wmontowane jakby w źródła założycielskie, tak? Takie jak Adam chociażby podał. Chrześcijaństwo jest pieruńsko-cielesną religią. Pieruńsko-cielesną religią, dlatego że chrześcijaństwo mówi, pierwsze, ciało dostałeś od Boga, po drugie, druga rzecz, Bóg sam stał się ciałem, mało tego ciała nigdy nie porzucił, to znaczy Chrystus jak w niebo wstępował, to zabrał ciało ze sobą, znaczy on, Bóg na zawsze jest cielesny, z tego można ciekawe wnioski wyprowadzić. Ale cielesny czy seksualny? Co? Cielesny, ale nie seksualny. Cielesność od seksualności się nie da odróżnić, bo sam dobrze wiesz, że seksualność jest... seksualność to jest... Ja myślę, że się da. Zależy od ciała. Nie ma seksualności bez cielesności. No, okej, rozumiem. Nie ma seksualności bez cielesności. Mało tego, seksualność to jest coś znacznie więcej niż seks rozumiany jako akt współżycia, tak? To, że ja ci podam rękę, jest też do pewnego stopnia aktem seksualnym. No to będzie. Nie wiem, czy się przywitamy. Ale nie. Okay. W szerokim tego słowa znaczeniu zdecydowanie tak, jest aktem płciowym, tak? I w tym sensie seksualnym. Nie jest płciowym. Jest płciowym, dlatego że ja jestem płciowy. I cokolwiek robię
To by był wtedy homoseksualny. Nie, w żadnym wypadku. Właśnie w żadnym wypadku. Zauważ, że my generalnie, nasze człowieczeństwo jest jakby fundamentalnie płciowe i cokolwiek ja robię, robię w sposób płciowy. Tego się nie da, obawiam się, wydzielić. Zgoda, ale jedno i drugie jest aktem płciowym i seksualnym. Oczywiście, ja nie macam. Oczywiście, że ja tego nie utożsamiam. Oczywiście, że tu trzeba było... To też nie macam. Tu trzeba by było trochę dystynkcji powprowadzać. Ja zdaję sobie doskonale z tego sprawę. To właśnie, no ale rozumiem ideę. Tylko i wyłącznie o to, żeby rozróżnić jednak to, na ile pewne idee się przekładają na kulturę, a na ile one źródłowo są wmontowane gdzieś tam w teksty fundacyjne. I to jest prawda. Niech są. Tak. Dlaczego tyle czasu zajęło odcyfrowanie tego i przełożenie na kulturę? To jest zupełnie inna bajka. Tak? I teraz trzy wątki, które ja bym poruszył, a które chyba u Ciebie się nie pojawiły do końca. Właśnie zauważ, mam wrażenie, że... I one będą chyba takie związane trochę z zagrożeniami jednak, a może z pewnymi problemami, które współcześnie się pojawiają w kontekście chociażby, w kontekście seksualności kobiet, ale w ogóle w seksualności człowieka. Mam wrażenie, że z jednej strony pewnym otwarciem, ale jednocześnie bardzo ryzykownym, jest coś takiego jak rewolucja seksualna. Tak? Kinsey jest częściowo w nią jakoś tam związany. Nie? Ta rewolucja polega między innymi na wsadzeniu bardzo mocnego klina właśnie między seksualność a płciowość. Tak. Chociażby poprzez pojawienie się antykoncepcji. Tak? Znaczy poprzez antykoncepcję my mamy możliwość wyizolowania seksualności od ryzyka płciowości. Mhm. Nie? No i teraz pytanie jest, to jest dobre z perspektywy seksualności kobiety, czy złe? Mam wrażenie, że można by było mnożyć argumenty, to znaczy krótko mówiąc, z perspektywy faceta masz możliwość obcowania z kobietą w zawieszeniu tego, co jest w nią wmontowane, czyli płciowości. Masz taką możliwość. Masz możliwość skupienia się wyłącznie na seksualności, z co najmniej dużym zawieszeniem płciowości, tak? Znaczy, też z dużym, bo my mamy dzisiaj znacznie ciekawsze techniki niż jakaś taka podstawowa antykoncepcja, gdzie możesz technologicznie wymontować z kobiety coś takiego jak płciowość i konsekwencje z nią. Przerwę ci. Przykładem jest Austria, gdzie pojawiły się pierwsze roboty prostytutki i cieszą się większą popularnością niż kobiety. I widziałem te roboty, ale w internecie. Kapitalnie wyglądają, naprawdę są, nie, jest z takiej większej odległości nie do rozróżnienia. Uczycy mają z tego powodu olbrzymie problemy z rozrodczością, no bo właśnie oni tam szybko zastosowali technologię do wątków seksualnych. Tak. Się okazuje, że po co ja się będę bawił w jakieś związki z kobietą i tak dalej, mam technologicznie się tak zaspokoję seksualnie. Co? Generowane. Problemy seksualności w Japonii pojawiły się przed robotnikami. Okej, one tam są bardziej złożone, ja zdaję sobie doskonale sprawę. Drugi wątek, o którym wspomniałeś, albo inaczej, nawiążę trochę do tej rewolucji, a ten trzeci wątek to chętnie z tobą podyskutuję, bo tu będę miał pewne wątpliwości. Jest taka książka, ale to jest dla ludzi o mocnych nerwach, od razu uprzedzam. Feministki, socjolożki feministycznej, ona się nazywa, nie wiem jak to przeczytać, Gail Dines bodajże. Kobieta napisała taką książkę pod tytułem Pornoland, jak skradziono naszą seksualność. Ona zrobiła dosyć ciekawe badania, dlatego że ona podeszła do tematu pornografii od strony bardzo mocno właśnie wizerunku kobiety, traktowania kobiety i tak dalej, w bardzo prosty sposób. Mówi tak. Nie będę się bawiła w spory semantyczne, co to jest pornografia, co to nie jest, tak dalej, tylko spróbuję zdefiniować pornografię tak, jak sam przemysł pornograficzny ją definiuje. Czyli włażę na strony porno i przez porno rozumiem to, co sam przemysł pornograficzny właśnie rozumie, tak? I ona w pewnym momencie podała prostą definicję kobiety, która wyłania się z filmu pornograficznego. Kobieta to jest osobnik o trzech otworach. Tak, ona brutalnie takie rzeczy pisze. Znaczy, książka jest naprawdę dla ludzi o mocnych nerwach, dlatego że ona się, mówię, nie chrzani w jakieś dyskusje i spory semantyczne, tylko ona bierze i analizuje materiały pornograficzne dostępne w necie. Jeśli się nie mylę, mam nadzieję, że nie przekłamuję, to ona na spotkaniach robi taki numer, że ona najpierw wyświetla fragmenty porno, a potem mówi, no to teraz pogadajmy o tym.
To znaczy nie wymyślajmy, czym jest pornografia, gdzie nie jest, tak dalej, tylko mówi, tsz, bum, to jest w necie. I teraz proste pytanie, to jest pornografia, czy to nie jest pornografia? To coś tam, czy to nie coś tam, nie? Konkret po prostu. Znaczy ona generalnie no, przedstawia taką wizję no, ewidentnej destrukcji seksualności kobiety za pomocą przemysłu pornograficznego, który, nie oszukujmy się, w znacznej mierze jest napędzany jednak promęsko. Znaczy oczywiście, że pojawiają się tam działy pornografii, nie wiem, przeznaczonej, jakby sprofilowanej dla kobiet i tak dalej, ale to jest generalnie w ogóle jakiś totalny, to jest totalny margines. Przynajmniej na razie, nie? No i teraz ostatni wątek, taki dla mnie najbardziej problematyczny, który ty tylko gdzieś tam dotknąłeś i o tym naprawdę chętnie bym z tobą pogadał. Dotknąłeś takiego problemu jak parafilie seksualne. Ja generalnie... nie dotykałem tego. A ja bym właśnie go strasznie chciał dotknąć, wiesz dlaczego? Dlatego, okay. Że ja się bardzo mocno uruchamiam intelektualnie, jeśli... No dobrze, że dodałeś intelektualnie. ...ruszać problemów norm, wzorców, granic w takich dziedzinach chociażby jak psychiatria, psychologia czy seksuologia. Wiesz co, od razu powiem ci dlaczego. I to zarówno od strony psychologiczno-seksualnej, jak i od strony etycznej. Pamiętam, byłem bardzo zdziwiony, i teraz nie łączyć tego z tym, że to dotyczy jakichś moich preferencji seksualnych, ale byłem mocno zdziwiony, jakie powody jakby, czy jakie argumenty miała grupa, jeśli dobrze pamiętam, amerykańskich chyba seksuologów, która za parafilię seksualną uznała na przykład to, jeśli swojej partnerce lubisz na przykład całować stopę. I oni uznali, że to jest parafilia seksualna, generalnie, że... Teraz jeszcze z tego co wiem, to jest fetysz, ale nie wiem... Ten fetysz zaklasyfikowali jako parafilię seksualną. Znaczy, chodzi mi o to, przy pomocy czego seksuolodzy definiują, gdzie my właściwie mamy do czynienia... gdzie my mamy do czynienia z normą, gdzie mamy nie do czynienia z normą. Powiem ci, pokażę ci też to na płaszczyźnie etycznej. Pamiętam, jak kiedyś na zajęciach, generalnie na zajęciach z teologii, na teologii małżeństwa i rodziny, zadałem księdzu wykładowcy pytanie o to, prowokacyjnie ewidentnie, o moralność seksu oralnego. O moralność seksu oralnego. No to na to mówi, że generalnie nie, to nie jest moralne. No ja mu mówię, no, że nie trzyma mi się tu kupy z prostego względu, dlatego że rozumiem, że są jakieś wybrane części ciała, które wolno obdarzać na przykład pocałunkami, są takie, które w ogóle nie wolno. Nie, to mam wrażenie, że dosyć prosty argument. Mało tego, co ciekawe, jednego z księży w Polsce, którzy się bardziej zajmują kwestią seksualną od strony teologicznej, ojca Ksawery Kotmaca. No i on stwierdził, że poszuka w ogóle generalnie tam jakichś materiałów i tak dalej. Oczywiście guzik znalazł, ale nie chodzi mi teraz o dyskusję teologiczną. Chodzi mi o taką sytuację, że to pokazało, że w dyskusji nad seksualnością, przeżywaniem tej seksualności, bardzo łatwo tworzyć pewne schematy, że tu wolno, tu nie wolno, dotąd wolno, dotąd nie wolno. No i zauważ, że kwestia parafilii też do pewnego stopnia w ten sposób działa. To znaczy, tu jest norma, ale jak przełożysz nogę za granicę, to tam już normy nie ma. Teraz moje pytanie jest do ciebie takie. Przy pomocy czego generalnie seksuolodzy ustalają tego typu normy, tak? No i czy rzeczywiście w ogóle próby ustalania, teraz żebyś mnie też dobrze zrozumiał, nie jestem zwolennikiem anarchii tutaj, znaczy róbcie sobie tam co w ogóle chcecie, nie? Wcale nie mówię, że nie róbcie, tak? Ale to nie znaczy, że wszystkie zachowania seksualne powinny być na przykład z perspektywy prawnej czy etycznej akceptowalne. Ale z drugiej strony, czy nie jest czasem tak, że to jest jednak nadal objaw takiej próby zamknięcia seksualności w pewien schemat, pewnego okiełznania w taki zewnętrzny sposób? Na pewno. Znaczy, odpowiadając na twoje... No, okej. Okay. Znaczy, główne pytanie moje jest takie. Poczekaj, co byś... Skąd seksuolodzy biorą kryteria... Poczekaj, odpowiem ci najpierw na to pytanie. Odpowiedź na to pytanie jest prosta, nie mam zielonego pojęcia. Okej, okay, spoko. Czyli ja to przekornie mówię, tak. Teraz następna druga rzecz. Tak, jest schematyzacja, rzeczywiście, jest takie usiedlenie, zamknięcie to w ramy, żeby było to kontrolowalne, oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o
o takich stricte jakby metodach, tak? Nie, no to szczerze mówiąc, to jest bardziej dyskusja i wiesz, etyka. Statystyczna? Tego to nie wiem. Nie, no, ja nie jestem seksuologiem, powiem ci szczerze. Trzeba byłoby się zapytać kogoś, kto jest seksuologiem, jak oni to faktycznie robią, tak? Natomiast, przepraszam, jeszcze o co pytałeś? O tą normę i coś jeszcze było, tak? Bo mi uciekło, to było długie pytanie. No nie wiem, coś też zacząłeś mówić. No? Ja też nie jestem seksuologiem, ale wiem, że w Unii Europejskiej właśnie problem homoseksualizmu, pamiętam, jakie było ostateczne kryterium, o co dokładnie chodziło, czy to jest choroba, czy to nie jest choroba. Od 1900... To oczywiście trzeba było, czy jakieś... No to jest też... Chodziło generalnie o samo podejście do homoseksualizmu w jakimś tam szczególe. No i ustawowo, jak podchodzić do tego szczegółu? Poprzez głosowanie. Co już samo w sobie, samo postawienie tego pytania przed głosowaniem, samo to pytanie było na tyle absurdalne i głupie, że rozmowa na ten temat to był wysokiej klasy debilizm, a głosowanie to był kredytem. Nie, wiesz, wiesz dlaczego ja o to pytam? Bo jeśli kryterium jest, bo jasne, ja wiem mniej więcej, trochę poczytałem, jak to się metodami robi, tak? Natomiast ja pytam o to, dlatego, czy lubię wracać do tego problemu, bo on mam wrażenie pokazuje fundamentalne nieoczywistości i fundamentalny jakby problem z założeniami. Bo oczywiście możemy przyjąć jedną metodę taką, to jest metoda właśnie statystyczna, to znaczy większościowa, tak? To znaczy normą jest to, co robi większość. Nie? Znaczy nie robimy jakieś tam badania, dziękuję, tak nam wylazło. To aksjologia zlikwiduje. No właśnie, ale aksjologia generalnie, aksjologia poszła w cholerę, nie? Bo przyjmijmy taką rzecz, że nie wiem, większość ludzi w Częstochowie uprawia o 12 w południe seks na bieganie. Wy tego nie robicie, no nie jesteście normalni, przykro mi, jesteście zaburzeni, macie jakieś parafilie i w ogóle nie wiadomo co, nie? Tak zwany doping, jakbyście chcieli wiedzieć. Super, nie? Z kolei, jeśli przyjmiesz twardą aksjologię, to nie czarujmy się. Kończy się seksualnie, kończy się psychiatria, to jest twarda filozofia. No to jest pytanie o koncepcję człowieka, o przyjęcie wartości, o. Pytanie o etykę. I właśnie dlatego... I właśnie dlatego nie chcę o tym rozmawiać, bo to jest za długa dyskusja, ale masz rację, to właśnie to jest o to chodzi, nie? Ale dzisiaj mogę. Ja wiem, dzisiaj możesz. Chyba się sprowadzić do statystyki, pokażesz datę i powiesz, dobra, większość generalnie tak robi i przyjmijmy, że tak jest. Ale przy większości, teraz mówimy o seksuologii, ale jeżeli chodzi o psychiatrię, czy no właśnie tutaj... Z psychiatrą jest trochę inny problem, wiem. World Health Organization, który kolega tu wspomniał, to oni definiują, co jest chorobą, a co nie. Może za 15 lat, teraz homoseksualizm chyba ze sobą się skreślony z listopadu. Tak jest. Może za 15 lat znowu będzie to. Od 1972 roku na tych ustaleniach WHO został uznany za niechorobę, ponieważ jest homoseksualista jest zdolny do miłości romantycznej. Tak, to świetnie, ale... Ale dalej jest tak, cały problem... Ale teraz już skreślili, bo kilka dni temu gdzieś czytałem, że skreślony no, nawet został jako zaburzenie. Tylko, że problem polega na tym, że trudno tutaj obiektywizm. Transseksualizm został skreślony, przepraszam. Poważnie? To ja nie wiedziałem tego. Tylko tak. Tak. A, teraz każdy może. Problem polega na tym, ja widzę tutaj taki problem, że nie możemy mieć pewną, nie ma, obiektywizm gdzieś zanika, bo to jakaś grupa ludzi ustala, to po pierwsze, a po drugie nie wiemy, czemu tak naprawdę to ma służyć, a po trzecie sytuacja, w której coś się przegłosowuje, zahacza od razu o inne dziedziny życia społecznego. Czyli no, tak naprawdę to, że homoseksualizm przestał być chorobą, nie wiemy, czy na przykład nie ma to podłoża politycznego. O, to jest jakby... Zgadzam się z tym. Zauważ, że kwestie seksu są świetnym narzędziem kontroli społecznej, politycznej. Oczywiście, że dlatego o tym mówimy. Dzisiaj się tylko, że... Kato o tym pisał. Tylko, że... Jego seksualność dochodziło do tego, że miała wykorzystane przez państwo jego kontrola społeczna, bądź masy ludności żyjących lub topimi i zyskatami. Norbert wcześniej zwrócił uwagę, że na przykład Augustyn nie wspomniałeś, a to jest ewidentnie chyba ważna postać, ważna książka historii seksualności Foucault. Tak, gdzie można właśnie między innymi no, jakby w kontekście też całości jego twórczości no, zadać pytanie, jakie mechanizmy oddolne rządzą kreowaniem pewnej wizji seksualności w danym momencie historycznym i w danym miejscu. I one niekoniecznie muszą być zawsze właśnie jakoś bardzo, bardzo powiązane z dobrem tej seksualności, a mogą być powiązane z
interesami jakby... co? Tak, z interesami władzy po prostu. Tak, seks jest świetnym narzędziem jakby manipulowania społecznego. Kontroli. I kontroli, nie? Sorry, ja pamiętam, sorry, że przytoczę jeszcze jedną rzecz, pamiętam, że w tej książce ta Guinness pojechała na jakiś festiwal filmów porno i zadała jednemu reżyserowi proste pytanie. Mówi tak, no dobra, no ale takie, czy wam przyświeca jakaś ideologia, tak, czy wy tu chcecie rzeczywiście ludzi, nie wiem, jakoś sobie... On powiedział, kurna, babo, w ogóle nie o to chodzi, nas to generalnie nie interesuje. Nas ideologia o tyle interesuje, jedyny forsy zarabia. I oczywiście, że ideologia nas interesuje w tym sensie, że ona się przekłada na pieniądze. Ale to nie oznacza, że my tu jesteśmy jakimiś gościami, którzy mają jakie tam interesy seksualne. To znaczy, dla nas seks jest po prostu narzędziem zarabiania kasy. I owszem, my w tym sensie chcemy na przykład ludzi uzależniać od pewnych rzeczy i tak dalej, no bo nam to nabija kapuchę po prostu, tak? A to nie chodzi o to, że my tu chcemy sprawować władzę na świata w sensie ideologii. Wprost to chodzi o kasę. A to, że kasa nie jest do zarabiania bez kontroli pewnej ideowej, no to tak, w tym sensie tak. No teraz się to uwolniło i można. To jeszcze tylko na zakończenie chciałem powiedzieć a propos tych parafilii, także jakby są, bo mówisz statystycznie jak, no są pewne ustalenia, co jest zaburzeniem, co nie jest zaburzeniem. O parafiliach seksualnych mówimy wtedy, kiedy mamy do czynienia z zaburzeniem seksualnym prowadzącym do zagrożenia na przykład zdrowia czy życia jednej czy drugiej osoby, na przykład pedofilia, tak, jest to ewidentne zagrożenie zdrowia drugiej dziecka, psychiki i zdrowia fizycznego, więc tu nie trzeba dyskutować za dużo na ten temat. Jest oczywiście o tych... Przypadku, żeby nie przekręcił. Kulwa Starowicza, kiedyś przeczytałem taką, tylko mam nadzieję, że nie przekręcam. Przeczytałem coś takiego, że jego zdaniem, na przykład w przypadku mężczyzny, który, ale z kobietą, miał ochotę na seks analny, to są właściwie jakieś ciągoty i tendencje homoseksualne, ukryte tak naprawdę. I on to klasyfikuje, znaczy może on tego nie klasyfikuje jakoś bardzo jako parafilię, ale jest to sprawa generalnie co najmniej problematyczna, tak? Podejrzewam, że znajdziesz grupę seksuologów, którzy powiedzą, no nie, tak, spoko. Znajdziesz seksuologów, którzy powiedzą, że jakąś formą parafilii jest, nie wiem, na przykład seks grupowy, tak, czy swingowanie, czy cokolwiek takiego. Znajdziesz pewnie seksuologów, którzy powiedzą... No więc na pewno znajdzie się, że tak powiem, kupa seksuologów, którzy uważają, że koprofagia to nie jest nic złego. Dla jasności, koprofagia to jest oddawanie na siebie kału. Tak? Powiedziałeś kupa seksuologów, chcesz jeszcze raz. Właśnie dlatego. Dobra, ja już jestem zmęczony. Ja powiem, że tak, jak pozycja na przykład usługi psychologiczne, że to jest na takiej zasadzie, to bardziej właśnie nie seksuologię, co właśnie bardziej psychiatry, psychologii. Bo to jest podobnie jak co na tej jest norma, co można, tak, a co już jest, wiesz, to już jest nienormalne. No dobra, tylko skąd psychiatrzy biorą kryteria? Znaczy, powiem ci tak, to jest na tej zasadzie. Po pierwsze, właśnie rzecz statystyczna, nie na tej zasadzie, to powiedziałeś, że robimy, nie wiem, badania, tak, opinie, wykresy, tylko bardziej na zasadzie tak, że badamy dużą ilość tak ludzi, dajemy próbę, tak, ślepą, normalną, placebo i tak dalej, tak, wyciągamy z tego wnioski, więc jest to jednak takie, przynajmniej powinno być rzetelne, tak, badanie, to jest jedna rzecz. A to jest statystyka, znaczy? No jest to statystyka, tak, jest A co jest ze statystyki, zostały stosunkowo zmanipulowane? A druga rzecz, poza tym masz dwie duże klasyfikacje, tak? Masz Europejską Światową WHO i masz ICD amerykańską. Nie, ICD jest europejska. To jest amerykańska, ICD jest europejska. Czy w drugą stronę, sorry. Tak. A, DSM, sorry, bo się równa. No i teraz jak je zestawisz, to one nie są... Druga rzecz, że tak naprawdę jaka jest taka definicja w przypadku bardzo teraz seksuologii, którą rozwija tak naprawdę, że tam jest problem, znaczy to dlaczego homoseksualizm wyszedł, to jest inaczej teraz nazywane. Nie jest problemem, jeżeli ktoś jest homoseksualistą, biseksualistą, jeżeli on się z tym dobrze czuje, to nie jest zaburzenie. Natomiast tak, w momencie, jeżeli on ma psychiczne halo, że jest homoseksualistą, wtedy jest definiowany jako, że jednak jest zaburzenie. Ale widzisz, często jest tak, że ktoś, kto na przykład ma w domu siekierę i pragnie jej użyć na swoich bliskich, to on też się z tym dobrze czuł. Znaczy wiesz, chodzi mi o to, że on jest w stanie uzasadnić, że musi zabić swoją rodzinę i on jakby nie widzi przeciwwskazań ku temu, no to będzie
Ale to wiesz, że trzeba nawiązać do definicji zdrowia, którą na przykład WHO przedstawia. Tam jest takie bardzo ciekawe słówko angielskie jak well-being. I oni twierdzą, że jak nie masz well-being, nie masz takiego dobrego samopoczucia, to ty generalnie jesteś chory. Znaczy, nieważne, że... Znaczy, ja obawiam się, że ja czasami permanentnie jestem chory, nie? Kurczę, no bo kiedy wstajesz rano i mówisz, ale Kijowicz siedzi, to nie ma well-being. No to nie, to jest 4 właśnie, nie? Znaczy, ja sobie robię jaja, ale generalnie do tego, trochę do tego, co to jest pornografia, co to nie jest tak dalej, tylko spróbuję zdefiniować pornografię tak, jak sam przemysł pornograficzny ją definiuje. Czyli właśnie na strony porno i przez porno rozumiem to, co sam przemysł pornograficzny właśnie rozumie, tak? I ona na pewnym momencie podała prostą definicję kobiety, która wyłania się z filmu pornograficznego. Kobieta to jest osobnik o trzech otworach. Tak, ona brutalnie takie rzeczy pisze. Znaczy, książka jest naprawdę dla ludzi o mocnych nerwach, dlatego że ona się, mówię, nie chrzani w jakieś dyskusje i spory semantyczne, tylko ona bierze i analizuje materiały pornograficzne dostępne w necie. Jeśli się nie mylę, mam nadzieję, że nie przekłamuję, to ona na spotkaniach robi taki numer, że ona najpierw wyświetla fragmenty porno, a potem mówi, no to teraz pogadajmy. To znaczy, nie wymyślajmy, czym jest pornografia, gdzie nie jest, tak dalej, tylko mówi, psz, bum, to jest w necie. Teraz proste pytanie, to jest pornografia, czy to nie jest pornografia? To coś tam, czy to nie coś tam, nie? Konkretnie po prostu. Znaczy, ona generalnie no, przedstawia taką wizję no, ewidentnej destrukcji seksualności kobiety za pomocą przemysłu pornograficznego, który, nie oszukujmy się, w znacznej mierze jest napędzany jednak romansą. Znaczy oczywiście, że pojawiają się tam działy pornografii, nie wiem, przeznaczone jakby sprofilowane dla kobiet i tak dalej, ale to jest generalnie w ogóle jakiś totalny, to jest totalny marginis. Przynajmniej na razie, nie? No i teraz ostatni wątek, taki dla mnie najbardziej problematyczny, który tylko gdzieś tam dotknąłeś, o tym naprawdę chętnie bym sobie pogadał. Dotknąłeś takiego problemu jak parafilię seksualną. Ja generalnie jak słyszę w ogóle... Nie dotykałem. Czekaj. No. Piękny temat. A ja bym właśnie go strasznie chciał dotknąć, wiesz dlaczego? Dlatego, że ja się bardzo mocno uruchamiam intelektualnie, jeśli ktokolwiek zaczyna ruszać problemów norm, wzorców, granic w takich dziedzinach chociażby jak psychiatria, psychologia czy seksuologia. Wiesz co? Od razu powiem ci dlaczego. I to zarówno od strony psychologiczno-seksualnej, jak i od strony etycznej. Pamiętam, byłem bardzo zdziwiony i teraz nie łączyć tego z tym, że to dotyczy jakichś moich preferencji. A jako za nas prelegent odpuścił nas, jeżeli to mocno teraz u nas nie chodzi, można wyjąć wódkę. Do was na przykład zmykamy, nie wysoko. A powiem coś na temat na przykład tam trybu, coś było. Mnie to na przykład ostatnio właśnie tą uwagę interesowało. Łatwiej przejść. To jest ciekawe, tak, że z jednej strony to jest też jak przygotuje religię, bo to jest tak trochę hinduizm, trochę bardziej buddyzm. Znaczy sama tantra występuje jakby w różnych wersjach, znaczy ona sama chyba nie jest... Tak, ale czym innym jest tantra, czy innym jest tantra hinduska, czym innym jest tantra na przykład buddyjska, ona w różnych kontekstach jakby funkcjonuje. Dalej jest... Nie, tutaj ta tantra zgodnie, bo to jest tak naprawdę tak, no tutaj chrześcijaństwo tak mówi jasno, znaczy kobieta jest strona do kreacji, że nie ma zgody na przyjemność, więc ten seks jest taki... Nie, chrześcijaństwo czegoś takiego nie mówi. No i jest to bardziej nakierowane, wiesz, że tak naprawdę no jest to poniekąd obowiązek małżeński, tak, że... No, ale w tantrze, jeśli... Bo ten przeciwstawność tego masz, tak? Dobra, tylko że w tantrze chodzi o to, żeby wyjść poza przyjemność seksualną w kierunku doświadczenia mistycznego. To znaczy, jeśli się skupiasz tylko i wyłącznie na seksualności, a nie jesteś w stanie wyjść w perspektywę metafizyczną, to prawdziwy tantryk ci właśnie nic z tego nie zrozumiałeś. Znaczy seks jest tylko kluczem. Natomiast moment, chrześcijaństwo też dosyć wyraźnie podkreśla, że
są solidne nurty pokazujące, gdzie cielesność jest w mistyczny sposób traktowana. Znaczy, to by źle zabrzmi. To ale nie ma takiego połączenia takiego, że seks niesłużący prokreacji w chrześcijaństwie jest grzeszny? Nie kojarzy się tak od razu? Nie, dlatego że... Moment. W chrześcijaństwie seks nie ma służyć prokreacji, tylko ma być otwarty na możliwość prokreacji. A to jest zasadnicza różnica. To jest właśnie miejsce, w którym na przykład... Oczywiście, że błędne, to nie wszystkie nurty chrześcijaństwa są przeciwne, jeśli dobrze kojarzę, tej koncepcji, ale to jest między innymi uzasadnienie, Kościoła rzymskokatolickiego przeciwko antykoncepcji, bo Kościół mówi w ten sposób. Każdy akt seksualny Pan Bóg wsadza swój palec. To znaczy, krótko mówiąc, to nigdy nie jest seks tylko we dwójkę, to jest seks zawsze w trójkę. Co oznacza, że jeśli używasz antykoncepcji, to próbujesz kontrolować Boga, w którym momencie On zechce Ci dać potomstwo. To znaczy, krótko mówiąc, stawiasz siebie w roli ostatecznego dysponenta własną seksualnością, a nie jesteś. Skoro seksualność dostałeś, to masz, masz jej używać wedle reguł, które ustalił autor. Jak wynosisz seksualność poza ten kontekst, to stawiasz siebie w roli pana seksualności. Okej, ale z jednej strony mamy to religijne, z drugiej mamy no typowo to medialne, tak właśnie podnosy, typu właśnie obiecja i tak dalej. I teraz tak jakby na takim, zresztą o tym teraz muszą psychologia, tak, że nawet właśnie ktoś zaczyna do terapii łączyć właśnie ten fakt, tak, praca z seksualnością, z cielesnością, czyli jako jakiś taki złoty środek na połączenie właśnie psychiki, tak, właśnie, że tak naprawdę no nie tylko obraz, nie tylko wasz obraz, powoli też wokół, tak? No to ja mam wrażenie, że akurat chrześcijaństwo ma w tej kwestii bardzo ciekawe podejście, bo chrześcijaństwo mówi tak. Jedyne ograniczenia to są następujące. Nie eliminuj płodności i pamiętaj, że seks uprawia z człowiekiem, a nie z ciałem do wykorzystywania. A co będziecie dalej robić w ramach własnej miłości? No rules. Bawcie się jak chcecie. Nie ma nigdzie żadnych oficjalnych reguł dotyczących tego, jakie techniki seksualne są dozwolone, jakie nie są, co wolno, czego nie wolno i tak dalej. Róbcie, co wam się żegna. Seksualne, a to jest niedopuszczalne. A bzdura, a jest ewidentnie dopuszczalne. No to tyle, nie, bo jedynie możemy nie ludzie, co noś może. Nie, jest ewidentnie dopuszczalny. Nie prowadzi do kreacji. Ale moment. Całowanie też nie prowadzi do kreacji. To znaczy jest złe? Nie, w życiu. Chodzi o prostą rzecz. Ale moment. Cała masa technik seksualnych... Dobra, to masz pytanie za chwilę. Cała masa technik seksualnych nie prowadzi do prokreacji. No i to jest animowanie płynności, więc... Co jest? No i w takim razie to jest animowanie. No nie, bo z całowania, choćbyś nie wiem, ile się całowała, płynności nie będzie. Z prostego względu, bo biologia jest coś innego wmontowane. Chodzi o to, że wolno, jeszcze raz jak powiedziałem, wolno ci robić wszystko, byle się nie zamknąć na prokreacji. Z perspektywy Kościoła wygląda to następująco. W miarę możliwości kończyć każde zbliżenie seksualne wytryskiem od strony technicznej. To dokładnie tak wygląda. To jest jedyna rzecz. Mało tego, co jest ciekawe, ostatni argument, Kościół mówi, paradoksalnie to jest w interesie kobiety. Dlaczego? Dlatego, że jeśli w jakikolwiek inny sposób twój mężczyzna cię traktuje, to wysyła ci prosty komunikat. Biorę cię całą pod jednym warunkiem, wyeliminuj mi płodność. Jak mi nie daj Boże, nie wyeliminujesz płodności, nie będę uprawiać z tobą seksu. Albo zabezpieczę się przed twoją płodnością, bo jej nie chcę. Chcę ciebie, ale bez wmontowanej w ciebie płodności. Tylko, że z perspektywy kobiety oznacza to, części ciebie nie chcę. Za część ciebie nie chcę wziąć odpowiedzialności. Może kolejne pytanie? Na małżeństwo albo seksualne, które jest samego biologicznego punktu widzenia, nie są otwarte na tą reakcję. Czyli nie mogą być nawet? Nie mogą być. Są tacy, widziałem wykłady na YouTube, gdzie pani krzyczała, oburzona wyszła z sali, jak usłyszała słowa, że w związku dwóch mężczyzn nie urodzi się dziecko. Pani nie wierzyła w to. Była bardzo zła.
bardzo trzaskała drzwiami, już mówiła się nie urodzi, związek mężczyzn, dziecko. Także co? Rzeczywiste się przytłoczyła. To rzeczywiste się mężczyzn przytłoczyła, ale lecie w dziwnym kierunku. Taka dygresja. Czyli mogę się zadać, no to prosił mnie typy zamknięty na związki homoseksualistki. Tu jest na przykład mężczyzna, który jest impotentem, a nie o tym kobieta rutyńskie, co on jest impotentem, no to prosił w tym momencie powie, przykro mi, nie możemy wam przyjść z grubu. Więc nie jest to tak, że coś jest zamknięte tylko na homoseksualizm. Jest zamknięty na wszystkie reakcje, które nie będą konsumować się możliwością powstania z możliwością, co jest masylizmą. Nie z samym poczęciem dziecka, czy poczęciem homoseksualizmu. Ktoś na przykład nie zgodził się na związek między człowiekiem a jej robotem. Jesteście robot i nie prawdopodobnie albo zapłodni z kobiety, albo urodzi z mężczyzn z dziecka. Ale być może za kilka lat, jeśli ten byłby możliwy, to być może jakiś bardziej podstawowy papież z tym, jeżeli jest o tym papieżu Kościół Trzeba, zostawi nas coś takiego. A jak na przykład, że to jest nieznamienkowane na wyrytu, czy nie? Tak. Znaczy, inaczej, ja... To jest zupełnie inna wizja po prostu, to by nam nie mówiło. Znaczy, też chodzi o pytanie, bo na przykład mamy na pewno, żeby szło zdecydowanie akademickie, gdzie na przykład są osoby, studenci, bardzo gdzieś tam bieżący, tak? I no ewidentnie, no duża część gdzieś tam zaczyna się tym jarać, teraz jest bardzo nowy ten dalej, to jest wiosła, tak? Tak, jest tak, podają może takie dzisiaj pasła, wiesz, do księdza, tak? Czy w ogóle, wiesz, jeżeli chcemy tutaj zgodzić z tym, jak w ogóle nasz poszło właśnie, to jest bardzo nowe, ale wiele rzeczy będą musieli gdzieś tam wziąć w poczuć, wiesz, bo teraz słyszysz, że jest bardzo nowe, jeszcze na tym stanku jest, jeszcze na tym teraz ten. Wszyscy patrzy, nie? Wszyscy właśnie na to. Nie, no tylko, że moment, cały problem jeszcze raz, nie, tatrze polega na tym, oczywiście, żeby było jasne, my generalnie wszystko próbujemy, jeszcze raz mówię, tantryzm generalnie jest tak, to jest bardzo niespójne, dlatego że nie ma jednego tantryzmu, tak? Czym innym jest tantryzm w ramach hinduizmu, czym innym jest, czy różnych grup hinduizmu, czym innym jest tantryzm w ramach buddyzmu i tak dalej. Natomiast generalnie tantra polega na tym, że próbujemy za pomocą sił drzemiących w seksualności przekroczyć seksualność samych siebie w kierunku doświadczeń ostatecznych, czyli doświadczenia absolutu. Ale seks jest tu traktowany wyraźnie jako narzędzie. Znaczy nie jako narzędzie użycia, tylko jako narzędzie doświadczenia mistycznego. To znaczy, krótko mówiąc, ktoś, kto korzysta z technik tantry poza tym kontekstem, no to jest trochę tak, jakby po prostu sobie usiadł na ulicy, wyciągnął sobie różaniec i zaczął sobie po prostu przelatywać paciorki, bo generalnie fajnie się przekłada. No nie, to w ogóle nie, to w ogóle nie jest to. Jak forma medytacji. No nie, ale czekaj, ale ta medytacja nie może być wyjęta z kontekstu. Jak ją wyciągniesz z kontekstu, w różaniu nie chodzi o to, żeby przesuwać paciorki, tylko chodzi o to, żeby to przesuwanie paciorków było połączone z treścią. Jak wyciągniesz z tego treść, to jest w ogóle bez sensu zupełnie, tak? I to samo jest z seksem tantrycznym. Jak wyciągniesz seks tantryczny z tego kontekstu właśnie tantrycznego, mistycznego, to jest po prostu zwykłe wyżycie seksualne, nic więcej. I nieważne, jakie techniki stosujesz, to nie ma nic wspólnego z aktem tantry. Najbardziej przeciwne temu poczuciu temu poczuciu mistycznemu, tak? No ale z prostego względu, dlatego że ono wynika po prostu z innych przesłanek religijnych. Tak. Już. Na tym ma własne zadanie. Przede wszystkim praktykę, która w tym sensie chodzi o osiągnięcie miralne, swojej boskości, jeżeli chodzi o wątek hinduizmu, czyli o dotarcie do swojej boskości. W hinduizmie każdy człowiek jest Bogiem. Zepsutym przez to, że nasza boska została skażona, nie wiadomo jak, ale została skażona, i wyglądaliśmy w świecie materialnym. A seks tantrystym między kobietą i mężczyzną ma pomóc osiągnąć ten do stanu boskości. W przypadku buddyzmu to wyzwolenia się w ogóle chyba
inkarnacji józ. Inaczej to jest wygląda na przykład seksualność kobiety w taoizmie, które Teresa Augustyn nie podał. Tam jest większy, ale na przykład akcent na przyjemność dla kobiet, bo kobiety powinny w taoizmie realizować się seksualnie, bo to jest zgodnie z ich naturą. Mężczyzny zastała z powinny z pani posłem Grilli, seksualnie zminimalizowa zaśnienie i zgrać przez to życie. Nie stąd nie uzyskają zbawienia, z tym dotarcie jednych i drugich w przypadku puści test jest dotarcie do jakiegoś wyższego metafizycznego bytu, czyli owego Tao. Czy pytanie jest następujące, jeszcze raz, bo to generalnie wszystkie religie, mam wrażenie, zawierają taki wątek, że seks może być narzędziem komunikacji z boskością, czy z absolutem, ze świętością i tak dalej, ale nie seks przeżywany jakkolwiek. To nie jest na zasadzie takie, że cokolwiek zrobisz w tym seksie, to to jest kontakt z boskością. Mało tego, właśnie źle przeżywana seksualność może być ewidentnie rozminięciem się z tą boskością. Tak, to jest konsekwencja przez zgodę według taoizmu. Inaczej do tego podchodzą filozofowie. Nie ma tam filozofii jednego punktu, że seks ma służyć jakiś wyższy, metafizyczny warunku, w zależności też od jakich filozofów spotkał. Platona był to na zasadzie kontroli społecznej. Dzięki temu państwo miało zrealizować swój cel, czyli rodzić doskonałych obywateli i pozbywać się w przypadku tych brzydkich, niechcianych obywateli, bo to według Platona brzydkiej mężczyzny i brzydkiej kobiety nie należy się dziecko i oni automatycznie jak nic manipulujemy, żeby się okrajtali i zrobili seks, to nigdy nie jest tutaj nie ułożyć się, pozbędziemy się degeneratów z naszego państwa. O choroby też chodziło, eugenika. No, tak. Likwidowanie choroby. I nasy Google patrzy na to. Wszystko zależy od kontekstu. Był pierwszym genetykiem. Najlepsi żołnierze dostawali w państwie, w projekcie. Najlepsi żołnierze dostawali najlepsze kobiety. Żołnierze nie słuchali ckliwych melodii. Kandydaci na żołnierzy również nie słuchali ckliwych melodii, żeby ich charaktery były twarde itd. itd. Więc nie mieli kontaktu z najemnicy itd. Nie mieli kontaktu ze złowymi sztućcami, żeby ich nie kusiły. To nie są jakieś pytania? No, dużo bym mówił. To właśnie. Gdy nie, to po prostu zapraszam do kuraru. Po prostu idziemy w dzisiejsze spotkanie.